Hop. No i jazda. Z tej strony znowu Bodziu, a przed nami drugi mecz pomiędzy Absolute Legends a Millennium w IPL 5 Qualify. Tym razem po stronie niebieskiej Absolute Legends zbanowało Ari, Kartusa, Nocturna, Piki, Dżungla, Sejuani. Rzadko spotykane ostatnio, bardzo, bardzo rzadko mógłbym powiedzieć, przynajmniej na turniejach. Ogólnie no, rzadko spotykany pik. Na midzie zobaczymy Korkiego, botlane Ezreal wraz z Alistarem, natomiast na solo topie Janna. Po stronie fioletowej, czyli Millennium, zbanowany Vladimir, Urgot, Ishen, Piki, Kog'Maw wraz z Soraką na bocie, Morgana mid, Maokai dżungla ponownie, a na solo topie ujrzymy Singed'a. No, dziwne piki po stronie Absolute Legends, takie no inne, rzadko spotykane. Ape Janna top, na midzie AD, no przeciwko Morganie sprawdza się na pewno. Sejuani, no będzie ciekawie. Rzadko spotkane piki, rzadko. Jeszcze raz? Dobra. Jeszcze raz na Facebooka wiemy. Druga mapa. Dwa, jeden i już ładuje nam się gra. No, legendary Kog'Maw. Smutny naukowiec Singed. Czy ja wiem, czy tropiki? No nie jestem przekonany do tej Sejuani. To znaczy rzadko spotykana jest ona, no nie powiem, w dżungli. Rzadko. Mat to smutny przecież. Szalone to było crazy. Kikis jak zawsze, GLHF, pełna kulturka. Zawsze miło i przyjemnie. Czy ja wiem, czy Janna to troll? Janna AP na topie kontruje większość solotoperów, także nie widzę tutaj żadnego trolla. Jest naprawdę mocna, zrobiona pod AP. Jest mocna. Kto grał, to wie, o czym mówię, a kto nie grał i nie widział jeszcze nigdy Janny AP w akcji, mam nadzieję, że za chwilę ją ujrzy. I tak, jest rzadko spotykana. No, ja jestem ciekaw, czy Kikis złoży ponownie 3 itemki na golda per second. Ostatnio
jak grał chyba nawet Janu, to mogliśmy zobaczyć u niego trzy generatory Golda. Zobaczcie, trzech graczy Millennium w okolicach Blue będą czekać tutaj na Celebera pulującego Blue. Zobaczcie, za chwilę pójdzie Darkbinding i tym razem trafiony i będzie First Blood. Dobra Walkiria ze strony Celebera, że też wziął ją pierwszą. No, to tutaj brawo, brawo za tą akcję. A Millennium killa nie zdobyła, natomiast za chwilę zdobędzie prawdopodobnie Blue drużyny niebieskiej. Już ma OK, zesmajtował, już ucieka szczęśliwy z Blue. No i zobaczmy. Popatrzymy sobie na Janę, na Singed'a, zobaczycie potęgę Janny. Przynajmniej mam nadzieję. Bo ogólnie Janna jest mocna. Oj, mocna. Zobaczcie, poleciał slow. I już zabranych jest te 200 HP. Na midzie Morgana z Korkim walczy. Małko zabiera się ze swojej Blue. Już się nawet zabrał na Sejuani. Blue niestety nie ma małej do życia HP na jej koncie. Ale na spokojnie zrobi tutaj swoje wilki. Bot spokojnie, jedynie puszowany przez graczy AL. Na topie również Kekis do przodu pcha swoją linię. 600 prawie golda na jego koncie, ale tutaj teraz pierwsza krew przelana na midzie. Dostała ją Morgana, no dzięki gankowi Maokaja. Korki używał, jeszcze ratował się flashem, jednak na nic się to zdało. I pierwszą krew zdobyła Millennium. Jast Super Ace wraz z Puki Stylem na Endswerga. Ale to chyba Endswerg, czyli ta ofiara zadała więcej obrażeń dla atakującego niż atakujący dla ofiary. Ale jest Soraka na linii, także heal tutaj na pewno swoje zdziałał. Zobaczcie Małko na topie. Janna się wycofuje, także do spotkania nie dojdzie. 850 golda. Ciekawe, czy kupi Filozofera. Tak jak myślałem, jest pierwszy itemek na Golda zakupiony. Jungler Millennium już zabrał się ze swojego Reda. Czwarty level, za chwilę piąty. A Sejuani w sumie aż tak bardzo z tym levelem nie odstaje. Czwarty level. Połowa do piątego. Zobaczcie, gank. Tutaj próba ganku ze strony Absolute Legend, ale tam był Ward. No i gdyby nie wychodził z krzaków, to mógł tutaj być może zaskoczony któryś z graczy Millennium, ale teraz walka. Wegi w kłopotach, flashuje daleko, ale zobaczcie, Morgana też dostaje swoje. Stopa schodzi Janna, tak więc będzie na pewno kill dla graczy Absolute Legends. Jeszcze tam kombinuje coś Maokaj, ale wycofuje się, by nie stracić double buffa. Kiki zdobył killa, tak więc teraz będzie mu na pewno łatwiej na tym solotopie walczyć przeciwko Singedowi. Za dużo Kiki tutaj w tej akcji nie zrobił. Jedynie podszedł, no w sumie prawda, pomógł. Ale nie mogliśmy zobaczyć, nie mogliście zobaczyć tej potęgi AP Janny.
Singedowi. Jakiś tak Singedowi jakoś tak dziwnie brzmi. Singed. Singed. Singedowi. Przerzucona teraz Janna. Tutaj Ward cały czas stoi, tak więc wszystko zauważone przez graczy Millennium. Vegi za bardzo nie zgankuje. Bo ze strony L cały czas do przodu przewany jest Maoka i tam w czakach, tak więc za chwilę role się mogą odwrócić. Alisa biegnie już postawić Warda, tak więc bardzo dobrze. No chyba coś przeczuwał, że za chwilę może być jakiś gank. No szczerze, to ja też nie wiem, jak się wymawia. Singed czy Singed? Myślę, że Singed. Przynajmniej tak jakoś lepiej moim zdaniem brzmi. Maokai skonterjunglował Sejuani. Ulewala przewagi nadal jest, ale teraz Maokai zachodzi. Gracze Absolute Legends na bocie. No i zobaczcie, póki stał w kłopotach. Jeszcze poleciał snare na niego. Tam starał się zbić Sorakę, jeszcze heal użyty przez graczy Millennium, flashuje również Super Ace, ale ten jest bezpieczny. Singed. No w sumie tak samo. Singed. Zaraz się poguje. Połamie język. Singed. No, w każdym razie tak, zobaczcie, Kiki sobie stoi daleko i teraz poleciał atak na właśnie solo topa drużyny Millennium. No ok, zabiera się za swoje blue, many nie ma, ale oddaje dla Morgany. Korki nam idzie z Blue Lata, tak więc Haras z jego strony jest szybszy, znaczy szybszy. Więcej tego Harasu jest, bo na więcej może sobie z Blue pozwolić, o tak powiem. Piek jest daleko za turetem swoim, zbija creepy graczy Millennium. No, tak jak mówiłem. Te gold generatory u Janny. Na razie są dwa, no zobaczymy, czy jeszcze złoży Heart of Golda. Ile ma pieniążków? 925, no także może już sobie się o niego pokusić. No, obstawiamy. Kupi Heart of Golda, czy nie kupi, czy kupi coś innego. I jest Heart of Gold, tak jak mówiłem. 3 itemy na gold per second. Selaver z Morganą strzela do niej z ulti, Maokai na plecy zachodzi, za chwilę będzie snare, tak więc teraz Selaver musi uważać się, wycofać na Valkyrie, dobrze ucieka w krzaki. Darkbinding nietrafiony, zabrakło troszeczkę range'a ze strony Morgany, ale jest w pogotowiu Sejuani, więc teraz role mogą się odwrócić, rzucone ulti, no i teraz Morgana w kłopotach, no gdyby korki był troszeczkę bliżej, gdyby nie uciekł za tą ścianę, mógł być bardziej ciekawie, mógł tu paść jakiś heal, no i zobaczcie, teraz snare poleciał ponownie na Korkiego, ale jest Ignite rzucony na Maokaja. Darkbinding ze strony Morgany jest i plama, tak więc aj, myślałem, że to będzie kill slow od Singeda. No i jednak jest kill, jednak on zdobywa zbieg z samego topa. Jak widać, się opłacało. 3-1. W 11 minucie wygrywa Millennium. No ale tam już Janna flashuje się, by zbić Morganę. Dorzucony był tam Ignite Shield, niestety jej nie obronił. I mamy kill na konto Kikisa, drugi już w tej grze. No i dodatkowo jeszcze zdobył Kikis Blue, tak więc na pewno będzie mu łatwiej. A botlane nadal puszowany do przodu, stale cały czas Kog'Maw musi stać pod swoim turetem. Jak widać, 24 creepy przewagi na konto Ezreal, także wychodzi na plus te puszowanie do przodu. I jeszcze tam rzucone zostało jego ulti, by troszkę zniszczyć creepy i za chwilę prawdopodobnie się wróci. 1200 golda na jego koncie i zobaczcie, buduje
Łezkę. Tear of Godness. A więc no, więcej many to na pewno będzie mu troszkę lepiej. Chociaż tam Kog'Maw nie pozwolą mu cofnąć się, ale się wycofał. A recall zdążył się wykonać. Kick jest postawiony wart na wraty przeciwników. Przecież mają tutaj gracze Millennium Warta, tak więc wszystko widzą. To znaczy widzieli Kikisa w tym momencie. Chyba tutaj wymiana liniami Janna wraz z Korkim. Selaver na topie. Na Singed'a, no zobaczmy. Za chwilę będzie przerzut. Dostaje troszkę obrażeń Selaver od creepów drużyny Millennium. I jeszcze tam swoją trutką solo topper zatruwa Korkiego. Ale jest Sejuani już tam sobie z Valkyria. Korkiego jest dobry stun ze strony Sejuani. No i teraz musi Selaver uciekać, jeżeli chce to przeżyć, bo już tam w natarciu był Singed. Ale na nic to się zdało. Korki uciekł na spokojnie, 300 HP na jego koncie. I na nic więcej sobie Singed pozwolić nie mógł. Zobaczcie, pojawiło się Blue niebieskich. Jest tam w tych okolicach Mako i za chwilę rzuci swoją paczuszkę, jednak nie, chyba jednak wybierze się na Kikisa, który bardzo do przodu poleciał. Zobaczcie, Darkbinding trafiony, jest snare ze strony Maokaja i będzie kill na konto Morgany. I oczywiście Blue z Kikisa przechodzi na Arkagoda. Ulti E zarzucone ponownie do przodu. Troszkę obiło z tego, co widzę, Kog'Mawa. ...4-2, wygrywa jak na razie Millennium. O, i teraz podbity został Korki pod swoją wieżą. Przewaga w goldzie 900. A konto drużyny fioletowej. Zobaczmy, jak tam w goldzie, co się przez kto najwięcej golda ma. Najwięcej golda Janna, 4600, drugie miejsce należy do Singed'a, 4400, a trzecie należy do Morgany, 4060. W creepach natomiast wygrywa Ezreal, 123, drugie miejsce Exequo Janna wraz z Kog'Mawem, a trzecie raz jeszcze w czołówce Singed. No i teraz cztery graczy Absolute Legends w natarciu na bota. Ale się wycofują, bo tutaj jest turret. Jest turret i jest, są też od niego obrażenia. Powiedziałem Kog'Maw przecież. Mówiłem coś o Korkim? Jest przecież tutaj w tej grze też Korki. Zobacz. Korki, jest i Kog'Maw. A AL zabrało się za Dragona, chociaż już tutaj Millennium, cała piąteczka również się kieruje w tę stronę, tak więc teraz może być bardzo ciekawy teamfight. Jest Vegi złapany w Darkbinding ze strony Morgany. Morgana w pięciu graczy Absolute Legends łapie, tylko trzech dostaje z nich, stuna dwóch graczy, AL już padło. Jeszcze teraz w natarciu Singed wraz z Maokajem, złapany w snera był Selaver. Za chwilę poleci prawdopodobnie drugi, bądź też zostanie przerzucony w tył. Przerzucony w tył póki stal. No i czwarty kill w tym teamfajcie na konto Millennium. Przeżył tylko Vegi i za chwilę prawdopodobnie również padnie Dragon i chłupem. A, to jeżeli tam tak dało, tak powiedziałem, to przepraszam. Morgana leci w stronę topa, bo tam troszkę farmy wpadnie dla niej. Zawsze to więcej golda. Siema, Masterek. Maokaj schodzi po swoje blue, jeszcze za
zabierze wilki. Ulti E zarzucone, tym razem nie trafione w żadnego z graczy. Bo okej, zbiega na bota. Ale jest tam również Veggie, jest Ward. Są dwa orakle po obu stronach, tak więc za chwilę prawdopodobnie powinien zostać zniszczony. Tam jeszcze Kikis goni Maokaja. Ward przy Dragonie nie został zniszczony. A pierwszy turret w tej grze leci, tak jak w poprzedniej, na pierwszej mapie, na konto Absolute Legends. I już Veggie zabierze się za niszczenie drugiego Warda. A Maokaj zabrał się za Blue, które za chwilę odda Morganie. Walka Kikis versus Feos przeniosła się w stopa na mida. Obaj gracze się tam znaleźli, ale już Singed chyba wraca na swoją linię. Maokai z Blue wraca również na mida, prawdopodobnie zaraz pokieruje się na Reda, bo już się pojawił, a Sejuani kroczy powoli na bota. Tutaj żadnego Warda, a już postawiony Ward Soraki, ach. I już taki gank łatwy nie będzie. Veggie niszczy oraklem Warda, tak więc za chwilę być może będzie jakaś druga próba. Ezreal ponownie ulti swoje rzuca, ponownie nikogo nie trafia. A tutaj jeden z graczy teamu Millennium, dokładnie Kog'Maw, czyli AD Carry, skarży się na jakieś lagi. Ze strony drużyny fioletowej na Kikisa. Kikis z Blue lata po mapie. Wrat jest zwardowany, za chwilę je zabierze. Hop, duży wrat już. A jeszcze nie, zaraz to jak widać. Z góry Maokai z mida Singed, no on musi tutaj uważać. Jeszcze stopa schodzi Morgana. I przerwamy teraz Kikis. Oh, Juliet, oh, Juliet. I znowu ta Juliet. A bot się puszuje, póki stają dokładniej to robi. Może być groźnie, jak zostanie przerzucony tutaj. Zostanie przerzucona Janna, to może być nieciekawie, bo jeszcze tam się czaił w krzakach. Za rogiem Maokai. Ulti Kog'Maw trafione. Jak widać, Kog'Maw nie żadnego skilla, żadnego punktu skillowego nie wrzucił w swój skill pool o nazwie Caustic Spill. Dwudziesta pierwsza minuta, za chwilę 2-8 przegrywa Absolute Legends, 6 kili przewagi. W goldzie zaledwie 1500 różnicy. No, na konto oczywiście Millennium. Tak więc ta różnica nie jest aż tak duża. A myślę, że to dzięki też itemom na Golda, bo AL ma ich aż raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Natomiast z Millennium jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Także dwa więcej itemków na Golda ma Absolute Legends. Darmanin rzucony na Sejuani. No ale za dużo tutaj nie było. Veggie zaraz zniszczy Warda z krzaków.
I jeszcze jeden hit, ale zabiera go Selaver. Także bardzo zniszczony na odległość. Dark Bendingiem złapana teraz Janna, no i jest w poważnym kłopotach jeszcze swoim ulti. Chciała się uratować, ale nic z tego. Stun Morgany łapie Vegiego. Super Ace tam pomiędzy graczami został złapany, musiał flashować. Teraz póki stał, używa swojego skilla, by przelecieć przez ścianę. No i gracze AL muszą uciekać teraz, to oni są pod ścianą. A w pierwszej grze pod ścianą był Team Millennium. To właśnie Team Millennium zabiera się za Dragona i to na ich konto Dragon leci. Ulti Eza, jeszcze tam jakaś próba stealu, jednak troszeczkę za późno jak widać. O i chyba ten turret padnie łupem Millennium. Pięciu graczy zebranych na midzie. Tak, jest to live. U mnie zawsze jest live. Life is life. Na, 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 na. Life is life. Nie. Jak to w piosence było takim? Rzucona paczuszka już zniszczona. Znaczy samo wybuchła, sama wybuchła, samodestrukcja. A Vegi zniszczy barona. Niszczy Warda w baronie, nie barona. No, myślę, że Kog'Maw sobie wykalkulował to jakoś. Doszedł do wniosku, że ten kół jest mu niepotrzebny i go wziął później. No jak widać, chyba dobra taktyka, bo ma 4 kile na swoim koncie, to więc tak źle nie jest. Myślę, że gracze wiedzą, co robią. No okej, z Soraką przy baronie. Zbierają się gracze Millennium w okolicach tamtych, czyli baronowych. No, zobaczcie, postawiony ward tam w buszu. Ulti Kog'Mała odstrasza i troszkę odciąga. Ale tutaj zaraz może być jakiś może być fight, no i na przedzie. Na czele teamu Singed gdzieś tam biegł, wybiegał, ale jak widać na nic się zdały jego trudy. Millennium troszkę się wycofało, Kog'Maw zabiera Reda. Gracze AL zebrani na midzie. Dobra, już jestem, wróciłem. Te telefony nigdy nie wiedzą, kiedy dzwonić. Na kolację wołają. Ulti Eza gdzieś tam poleciało sobie w świat. A Millennium chyba zabrało się za barona. Zobaczcie, pięciu graczy już go forsuje. Już zaczęli go robić. Ale nie jest tutaj Absolute Legends, teraz złapany Vegi w graczy. No, ulti chyba nawet, chociaż rzucił ulti na Singeda. I teraz ucieka jak najdalej stamtąd. Ulti Morgany łapie trzech graczy, chociaż tam Pukistar i Selaver wycofali się za pomocą swojej skill. Pierwszy kill w tym teamfightie leci na konto Singeda, drugi na konto Morgany. Jeszcze tutaj łapani gracze Absolute Legends, chociaż dobrze odbity. No, okej, no i niestety Alistar odbił go, by pomóc, a sam padł. Kill na konto Korkiego, na konto Kog'Mała, przepraszam, ale kill również na konto Korkiego na Morganie.
gracze Millennium recallują się, no. 9 kili przewagi na konto fioletowych. I Millennium zabiera się, a jak się nie zabiera, to za chwilę się prawdopodobnie zabierze za Barona. M. Millennium. Drużyna francuskiego gamingu. Oj, Morga. Dobry tutaj. Dobre uniknięcie Dark Bendigno, gdyby została złapana Janna, mogło być tutaj dla niej nieciekawie. Jest slow rzucony, ale Vegi ucieka. W krzakach tutaj jest Sims, jeszcze coś tam próbuje kombinować, ale może być teraz nieciekawie. Dla którego z graczy Absolute Legends będzie tutaj za chwilę przerzucony. Alistar, jak widać, jest, no i niestety padnie za momencik. Kira zdobywa mało oka, no i będzie force Barona. Janna na topie grała. Na top, na midzie turret padł, ale to Millennium zabrało się za Barona. Jeszcze te gracze próbują przeszkodzić. Snery Maokaja rzucony na Janę. Zobaczcie, jak tutaj Korki i Sejuani walczą z Morganą i Kog'Maw'em. Nietrafiony Darkbinding ponownie. Ale ulti Morgany, no już trafiło teraz. Sejuani jeszcze tego killa zdobył. Kog'Maw. Pierwszy mecz wygrał Absolute Legends. Wszystko jest w lewym górnym rogu. Bo nie zmienię napisów na to. No, czekam na drugą mapę, tam jest ustawione. Surrender w Millennium był w 20 minucie na pierwszej mapie. No, Millennium nie istniało, tak jak teraz nie istnieje w tej grze Absolute Legends. Ja wiem, czy trollują, może po prostu chcieli sprawdzić taki setup. I Dragon leci na konto Millennium. Jeszcze tutaj sprawdzali gracze AL, ale niestety za późno. 31 minuta na zegarku, 14-3, wygrywa Millennium. Chociaż przewaga w Goldzie to tylko 3000. Także nie jest tu duża różnica. No i zobaczcie teraz. To inicjują gracz Absolute Legends. Pierwszy kill leci na konto Kikisa. Dwóch graczy Millennium podbitych przez Alistara. Zobaczcie, co tutaj chłopaki dostają nawzajem, co rzucają. Godlike u Kog'Maw'a zostaje. Maokai zabity przez Korkiego, chociaż jeszcze tutaj Maokai zabija Sejuani. Póki co musi uciekać, ale no nie ucieknie na pewno przed Kog'Maw'em. I jeszcze został Korki, został jeszcze Alistar w tym teamfajcie, tak więc na razie 3-2. Wygrało Millennium. Gracze Millennium w natarciu.
Ruszyły do przodu linię. Kilka przestoju była w grze. Nic nie było atakowane, żaden z graczy nie został złapany. Ale piątka Millennium na midzie będą chcieli puszować do przodu. Jeszcze tutaj rzucony slow singe dana Korkiego, ale ten walkiriuje z daleka. No jeszcze Shurelia użyta przez Sorakę, no jak widać jest inicjacja. Gracze Millennium do przodu, ulti Sejuani złapane, tam została Soraka i pierwszy kill poszedł na Ikondo, dobre ulti Ezreala, łapie pięciu graczy, Darkvine, Morgany jeszcze raz nie trafiony, no moim zdaniem tutaj gracze teraz absolutnie też mają wielkie szanse, dlaczego odpuszczają? Małe ile życie na koncie Sejuani, małe ile życie na koncie Korkiego. No ale w sumie póki stają Alistar i... Kikis był jeszcze wyzwanie. Tak, jakiś random to jest póki stań. No, to już jakiś czas XHCL przeszło do Absolute Legends, całe, calutkie. Więc to, że XHCL jest absolutnie to już nie nowość. O i Baron chyba będzie na ich konto, jeszcze tam Maokai się flashował, ale niepotrzebnie Alistar go wybił, bo nie miał jak już jak się cofnąć stamtąd Maokai. Tak więc byłoby 4-5. Oczko, za niedługo już może to się zmienić. Jest 5 minuta gry, 17-6, wygrywa Millennium, 3K golda przewagi. Najwięcej creepów do tej pory zdobył Ezreal, 285, drugie miejsce należy do Kog'Maw'a, 258, natomiast trzecie należy do Jhany, 240. Zobaczmy na pieniądze zgromadzone do tej pory. Najwięcej ma Jhana, 12400. Drugie miejsce należy do Singeda. Nie, przepraszam, do Kog'Maw'a należy. A chciałem już was oszukać. 12200. A trzecie miejsce należy do Singeda. 12000. Przepraszam, teraz inicjacja ze strony Millennium. Zobaczcie, snare poleciał na Alistara. Złapany tutaj darkbindingiem Kikis. Ma poważne kłopoty, no. Baron za bardzo się jak na razie nie przydał, dwa kile na konto Millennium poleciały. Tutaj musi się póki stać teleportować, jeżeli można to tak nazwać, ulti, swoim ulti zabija Morganę. Alistar jest goniony przez Kog'Maw'a, Sorakę i Singeda. Ale tutaj póki stać niepotrzebnie, to teraz zmienił się fokus, teraz to on jest właśnie puszowany, to on jest łapany przez graczy Millennium. Zobaczcie ulti za chwilę nietrafiony, teraz on redui na Redui Nomena.
szybki stal, ucieka jak najdalej, ale za chwilę zostanie złapany przez Małka Jasner. Na niego poleciał, no i nie wiem, czy tutaj ma jeszcze jakieś szanse ucieczki. Zapewne nie. Legendary. 20-7 jak na razie wygrywa Millennium, czyli nadal ta przewaga się utrzymuje na ich konto. 13 kili w tej chwili wynosi, także coraz więcej do nadrobienia, przynajmniej w killach. 10-0 Kog'Maw na swoim koncie posiada. Tak więc bardzo dobry wynik ze strony Answerga. Morgana zabierze swoje blue i jak widać Singed w okolicach Dragona, ale jego nie zastał. Excel w natarciu użyty teraz została Shurelia, spowolniony Maoka i Shurelia ze strony fioletowych również. Ja nie jestem żadnym wodzem. Zobaczcie, inicjacja ze strony Singed'a teraz odrzucona. Janna, no i nie ma szans na przeżycie. Morgana zdobywa killa. Jeszcze tam leci fokus Kog'Maw'a na Ezreala, zabiera mu troszkę HP. Siema jest, siema. Nie ma tutaj drabinki, Esy. Nie ma, nie ma. To jest tylko pojedynczy mecz. Absolute Legends vs. Millennium. Pierwsza mapa na konto AL. Druga jak na razie idzie na konto Millennium. Mówiłem, Masterek, do ciebie. Siema, również zobacz inicjacja raz jeszcze ze strony... teamu Millennium. Poważne tutaj obrażenia dostaje Morgana. Nie, tutaj Singed przerzuca Selavera. Lama od Singed'a, no i Kog'Maw, jak widać, zbija troszeczkę wieżę do przodu, ale tam Ezreal jeszcze swoimi skillshotami próbuje go trafić. Jest drabinka, ale to nie ma drabinki do dzisiaj, do dzisiejszych jakby spotkań, bo to jest tylko pojedynczy meczek. Tylko jeden mecz jest dzisiaj grany przez graczy Absolute Legends. Inne mecze są rozgrywane po prostu w innych terminach, o to mi chodziło. I komentuję, i streamuję jak gram, tylko z grą wychodzi nie aż tak dobrze. A dzisiaj od godziny 23 gramy w Max Payne'a. Przypominam. Jakby ktoś nie wiedział, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak wygląda Max Payne, jak się w niego gra, to zapraszam o 23. Baron się pojawił, gracze Millennium już sforsowali go.
Nie, zobaczcie, jak szybko schodzi. A Absolute Legends nawet chyba nie kwapi się, by tą w stronę jego się ruszyć. Tak więc Millennium zdobywa Barona w 42 minucie. Na topie jeszcze nawet drugi turret zewnętrzny jest. Ale już padł łupem graczy Millennium. Zobaczcie, że gracze AL pushuje do przodu. A więc myślę, że ten turret padnie ich łupem. Chociaż jest tam singed, użyta Shurelia. Ale nic z tego. Ani killa, ani tureta nie ma. A tutaj creepy lecą cały czas do przodu. Duża fala ich leci. Czterdziesta trzecia minuta, 21-7. Wygrywa jak na razie Millennium. 5K golda przewagi. Millennium w natarciu. Jest złapany przez Dark Binding Slaver, ale dobre ulti Janny troszeczkę oddala graczy Millennium z tej akcji, oddala od Slavera. Slaver jeszcze Valkyrie by bliżej do swojego respa, by odnowiła mu się mana. Inhibitor wolny, za chwilę zostanie zniszczony przez Millennium. I gracze właśnie drużyny Fiołtek kierują się na topa, będą chcieli zniszczyć tego tureta szybciutko. Czy może nie? One chyba niszczą creepy. Cały czas do przodu lecą. 331 creepów na koncie Pogmała, 354 na koncie Eza. Turret drużyny fioletowej padł na bocie przez creepy. Dzięki creepom przez creepy. Od creepów. I Dark Binding nie trafiony w Slavera. Ale turret będzie na konto Millennium. Ultieza trafia dwóch graczy. Nie wiem, czy było potrzebne, ile tam zajdę będzie kolejne. Zaraz zobaczymy. 70 sekund. Dark Binding trafiony w Egiego. I Singed znowu w natarciu, ale dużo dostaje. Strasznie dużo od graczy. No i teraz to gracze absolutnie w natarciu. Rzucony ulti Sejuani złapie 4 graczy drużyny fioletowej, ale nic z tego dalej nie wyniknie. Millennium się wycofuje do tyłu. Zabiera Blue. AAL wycofuje obroni swoją bazę. Zobaczcie, jak wieża szybko pada. I jeszcze, myślę, jeszcze jeden taki push i w tej wieży na topie już nie będzie. Kogbop za rogu strzela swoim ulti na lewo i prawo, kiki złapany w Dark Binding. No nie będzie inicjacji, ale jest niszczony turret i za chwilę być może pójdzie inicjacja, złapany korki w Dark Binding Morgany. Shurelia użyta przez graczy Millennium i wycofują się oni do tyłu. To znaczy wycofują się, bo do przodu wycofywać się nie można.
Aj, tam jeszcze kogoś szarpnęło te ulti, ale za dużo nie zabrało. 47 minuta gry. Nadal przewaga na konto Millennium. Guardian Angel na koncie Kog'Maw'a. Essy nie ma dalej meczy. To jest pojedynczy dzisiaj mecz AL versus Millennium. Już dzisiaj dalej nic nie grają. Zobaczcie, teraz zostaje Singed. Jest podbicie Super Aza na Maokaja. Ulti Jany dobrze tutaj odpycha Morgane z jej ulti. Tam złapany jest Veggie, ale Guardian Angel odpalił się u Kog'Maw'a, ulti Eza troszeczkę za wcześnie, leci na Kog'Maw'a damage, bardzo dobry killa zdobywa Ezreal, chociaż tutaj jeszcze Selaver złapany, Dark Binding Morgany. No i zobaczcie, póki za Sorako poleci, no i teraz to Absolute Legend w natarciu, jeszcze tutaj dobry slow ze strony Kiki, zobaczcie jaki duży shield. No i teraz to gracze Millennium wycofują się do tyłu, no teamfight jakby na konto Absolute Legends, to znaczy na pewno na konto Absolute Legends, coś tam Ezreal goni Maokaj, jeszcze jeden hit, aj ten nietrafiony skillshot, jeszcze jeden Dark Binding nietrafiony, oj kolejny tam nietrafiony skillshot był, ale już padnie Maokaj od Pukiego Styla, bardzo ładnie jeszcze tutaj w pogoni za Morganą i double kill, zobaczcie, mamy Ace'a na konto Absolute Legends, bardzo ładnie im się ułożył ten teamfight, jak widać, bardzo ładnie Ezreal tam pogonił dwóch graczy jeszcze i zdołał ubić. No super. Brawo za wytrwałość, brawo za walkę. Za niepoddawanie się, pojawił się już Baron. Zbiega tam korki, zbiega i póki sal, czyżby we dwóch starali się go zrobić. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy im się uda, ale niech spróbują. Nie wiem, Essy, kiedy jest trzecia runda. Wiem, że dzisiaj Absolute Legends dalej nie gra. Jak widać, Baron szybko zrobiony na konto AL. Dwa... 50 minuta gry się rozpoczęła. 22 do 12 w killach wygrywa Millennium. W goldzie przewaga tylko 500. No, nadrabiają gracze AL w creepach, jak widać. Najwięcej creepów do tej pory zdobył Ezreal, 398, drugie miejsce należy do Kog'Maw'a, 369, a trzecie do Korkiego, 350. No i Millennium jakby powoli nie wytrzymywało tego napięcia, powoli ta przewaga jakby rosła po stronie Absolute Legends. No i teraz w natarciu nie, jednak się wycofują. Dreamhack jest na turniejowych klientach. Chyba, na pewno. Dziś nie wiem, kolega mówił, że jakoś że jest grany na offline'owych klientach. Nie wiem jak to możliwe. Nie chciał mi wytłumaczyć. I w goldzie już przewaga na konto AL, jak tutaj zauważył, fufuj. I jeszcze więcej przewagi w goldzie, bo został zrobiony dragon.
teraz w natarciu jest absolutnie nic. No muszą wykorzystać tego barona, muszą wykorzystać swoją przewagę. Zobaczcie, przerzucony teraz, przerzucone sadżowanie, ale ucieka szybciutkie nóżki. Jej to umożliwiają. Jest podbicie, to znaczy tornado Janny, które zabijała bardzo dobrze creepy. Eliminuje z drogi, no i teraz AL jakby w okolicach przerzucało się na topa. Jeszcze tutaj Sylwer zabiera Reda, oddaje lapkiego Styla, no i nie przemieszczają się na topa. Nie, Filip, nie skończyłem to, nie zdążyłem, nie mam czasu. Ale teraz opany Sylwer Duck Binding, nie za dobrze teraz układa się teamfight na konto Absolute Legends. Morgana łapie tam stu na pukiego Styla. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Potężne obrażenia dostają gracze. Absolute Legends double kill na konto Kog'Maw'a. Jeszcze jednego killa dorzuca Maokę. No, jak na razie 4-0. I Millennium w natarciu chyba będzie kończyło tą grę. Jeszcze Ezreal zdobył tam killa. Jeszcze goni Kog'Maw'a i goni Sorakę. Co ty chcesz? No pierdolę, będą dzwonić tutaj cały czas. No inhibitor już robiony przez Millennium. Chociaż jeszcze tam póki coś walczy, póki chce ich odciągnąć. Czy będą zniszczyć do przodu? Jak widać, niszczą turety nexusowe. Pierwszy już idzie z dymem. Ezra coś tam walczy, kombinuje, ale musi odejść do tyłu. Drugi turret nexusowy zniszczony i teraz jeszcze Singe poleciał za Puki Stylem, ten w kłopotach pada i Jace na konto Millennium. Druga mapa, Millennium vs Absolute Legends na konto Millennium. A teraz ja idę coś zjem i wyniosę dla psa, bo dzwonią i dzwonią i przeszkadzają. Tak więc czekamy na trzecią mapę, za chwilę powinna się rozpocząć. Gracze w Team Selectie, czyli jeszcze nie ma champion. Za chwilę rozpoczniemy. Zmienię tylko napisy i wyłączę nagrywanie.